Jesteśmy znowu w zagrodzie Chryszczata. Cieszę się bardzo, Heniu, że cię widzę. No. Jak zdrówko? Trochę kiepsko, tak? Nie, za dużo uważam. Wykluczam chodzenie. Trochę w szpitalu byłem. Pomogło mi tam, ale... No to mamy teraz parę, tutaj mamy takie... To co nowego? Co nowego? No kurde, same wiesz. Tu mamy też takie rozwiązania, takie. Takie pokoiki i z łazienką, nie? Tylko mamy problem z piecem, ale już chyba proponujemy. Że teraz się miałeś to sprzedać, ale jakoś teraz... Nie, znaczy miałem to sprzedać. Nie, tego sprzedać tam. Rzuciłem przy okazji tam do internetu i się wszyscy szepnęli, że ja miałem sprzedać. Tam jest jeszcze taki ładny pokój z łazienką, ale zajęty. Nie, no to trochę wiesz, inaczej jest. Mnie to zawsze deprymowało, że wiesz, że później trzeba by iść gdzieś. Ktoś tu przede mną siedział w tej łazience. Z tą kolejką, co miała tu jeździć? No, z trochę nie więcej wie. Z tego, ale co... jeździ. Ale do Smolnika. Tylko no, ale kiedy? Bo to już miała być... Mówili parę lat temu, to był 2008 roku, a teraz już jest... Bo muszą jeździć. To znaczy... Będą jeździć? Bo nie, to się nazywa, obrzeża mają, nie? Jak z pociągu te trzy koła. No ale tu oczyścili już ten tor, to wszystko oczyścili jest... Oczyścili i wymienili podkłady, te co mieli wymienić. No, także w tym roku pewnie to kwestia kiedy, nie? Uwaga, zrobili ci.